ta nietypowa kampania mogła mieć wpływ na to, że te notowania były słabsze? Trudno powiedzieć. Moim zdaniem w tej naszej kampanii było poszukiwanie odróżnienia się od sił politycznych tego układu czterech partii, które kontestujemy, czyli PiS, Platforma, Lewica, PSL z Szymonem Hołownią. I udało nam się odróżnić. I dzięki temu mnóstwo młodych wyborców na nas głosowało, że my byliśmy wyraźnie inni. Mając też znacznie mniejsze budżety na kampanię, szukaliśmy czegoś, co może spowodować, że po prostu nasza kampania będzie zauważalna. Gdybyśmy zrobili spotkania wyglądające tak samo jak spotkania wszystkich innych partii i na nich wszystko byłoby powiedziane poprawnie, to być może po prostu kompletnie nikt by tego nie zauważył, dlatego że my mieliśmy przez tę kampanię doświadczenie, że kamery dużych stacji przyjeżdżają na nasze spotkania, filmują wszystko, po czym nie pokazują nic. To jest doświadczenie, które wiele nam mówi o nastawieniu mediów. Media szukały, szczególnie duże media, te, które wysyłają ekipy reporterów, one szukały wyłącznie naszych potknięć. Parę znalazły, ale niewiele, nie oszukujmy się. Sytuacja, o której pan wspomniał... Ale to akurat...